Witajcie kolejny raz na kanale mtbxc.pl. To jest program cykliczny, a ja się nazywam Tomek. Zapraszam do małej porcji newsów z polskiego świata. Wczoraj firma Canyon pochwaliła się swoim nowym, starym rowerem, nową wersją starego Spectrala. To będzie oczywiście znowu rower w wersji 150-140 skoku, ale jest tutaj kilka istotnych nowości, bajerów, smaczków, które mogą się znacznie przyczynić do poprawy tego roweru. Po pierwsze, mamy tutaj uszczelnione łożyska, co na pewno wydłuży ich żywotność. Do tego mamy zintegrowany zacisk sztycy, co też będzie wpływało na, myślę, żywotność tego wszystkiego i będzie nam dawało spokój tego, że ta sztyca tak nie będzie pewnie trzeszczeć w obejmie. Do tego mamy możliwość mocowania bidonów nawet w wersji S i XS tej ramy. Nawet tutaj jest taki specjalny systemik, który sobie tutaj będziecie mogli zobaczyć. No i przy główce ramy dodano takie pudełko, mocowanie, w którym będziemy mogli sobie przechować jakieś drobne batoniki, narzędzia, cokolwiek każdy będzie chciał. Także mamy nowego Spectrala. Można tego projektu Canyonowi pogratulować, bo rower wygląda bardzo fajnie. Pewnie niedługo się przekonamy, jak on jeździ. Ze świata sprzętu przenosimy się do świata sportu, a konkretnie do Szwajcarii, gdzie Lino Schurter już któryś raz z rzędu zdobył drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca tego kraju. No i pierwsze miejsce już tak tradycyjnie zgarnął mu sprzed nosa Federer, no ale to nie ma się co dziwić, bo tenis w tym kraju jest dosyć modny i lubiany, więc Lino Schurter po raz kolejny, drugie miejsce, może w przyszłości kiedyś będzie pierwsze. Trzymamy kciuki. A ze Szwajcarii przenosimy się do naszego Grajdołu, a konkretnie do jego stolicy, czyli do Pruszkowa, gdzie 22 grudnia odbędzie się nadzwyczajny zjazd delegatów, czy tam członków PZKOL-u i zostanie wybrany nowy prezes. Zamiast obecnie urzędującego prezesa Banaszka ma być wybrany jeden z dwójki kandydatów i to jest bodajże pan Szarycz i pan Rubin. Między tymi dwoma będą wybierali. No, zobaczymy, co z tego wyniknie, co z tego będzie. Trzy newsy. Mam nadzieję, że coś dla was tutaj było przydatnego. Myślę, że widzimy się ponownie jutro. Pamiętajcie, żeby tu jakieś zostawić łapki, subskrypcje i tak dalej. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.